Niech pan powie coś o sobie. No, zajmuję się już od dzieciństwa. Robiłem najładniejsze zabawki w szkole. No i później już twórczość ludowa, jak miałem 46 lat, coś we mnie przemówiło, żeby poszerzyć swoją pasję. Jak wybudowałem budynki gospodarcze, dom rodzinny, zdawało mi się, że to wszystko za mało i ze mnie chciałem więcej siebie wydobyć. I coś we mnie przemówiło, żeby poszerzyć tę swoją pasję, co w młodości kiedyś robiłem zabawki ładne w szkole. Jeszcze mam, pani Lis pisała do mnie, co mnie uczyła, mam ten list, te zabawki do dzisiaj jeszcze tam w szkole mają. No i kocham drewno, od początku świata drewno człowiekowi służyło, ja go pokochałem, ze mną będzie żyło, będę z niego tworzył piękne dzieła, bo by sztuka ludowa nigdy nie zginęła. Robię zabawkarstwo, życie wiejskie, jak ludzie pracowali, sakralne, patriotyczne. Także chcę jak najwięcej siebie wydać, żeby pozostawić po sobie przyszłym pokoleniom. O, właśnie mój ojciec jak koniem orze ziemię dawniej, dawne żniwa są tu. No tu są różne wiejskie, polne, ty zem się w tym wychował. O, tak.